Oj, słuchaj, i ten Cfel jebany, nie? No. Ja go mogę normalnie, kurwa, ja chcę wyjść z nim na Fame MMA, kurwa, na ręce same. Chciałeś iść na Fame MMA 4. Jego ja własna dziewczyna potwierdza, że on jest bardzo twój ten, silny, wiesz? Zdanie Magitalem. Ja wiem, że on by stał radę. Cicho, tutaj. My musimy się dogadać normalnie i zrobić interesy na hajs, trzeba iść grube. Znaczy, ja nie chcę żadnego hajsu, wiesz, z tego względu, tylko po prostu martwi mnie jedna rzecz, bo ja nie jestem łasy na kasę, ja stary pracuję, zarabiam na własne życie, ale martwi mnie jedna rzecz, bo w sumie rozmawiam z tobą dalej. Ile na live jest ludzi? No 1000 praktycznie. Czekaj, wejdę. Znaczy, bo ja nie chcę z tego tytułu, wiesz, żadnych pieniędzy ani nic, tylko martwi mnie jedna rzecz, że no okej, to byłeś ty z Shota, widzę, to no, byłeś faktycznie ty. Tylko martwi mnie jedna rzecz, że ty powiedziałeś, że ty siedziałeś za niego i konkretnie za co? On mnie sprzedał, on mnie zajebał i pomówił parę osób, żeby mnie zajebały z dupy, żeś? No dobra, ale co, przyszedłeś do chaty, tak? I jeszcze nie umawiałeś się z nim na nic. Nie, i nic nie robiłem. Czyli byłeś jego widzem, chciałeś przyjść pogadać. Gosia mnie wpuściła, kurwa. No. No i nic nie robiłem, żadnych dymów, nic nie rozwaliłem. No siedziałeś na krześle, ręce miałeś w kieszeni i gadałeś tylko. Gadałem i tyle. No. I wjechał Cfel jebany, sprzedawczyk pierdolony, magikal, dziwka jebana, którą kurwa połamie jak go spotkam. Wjechał z psiarnią Cfel jebany. Ale czemu wjechał? Za co? Co on znał cię wcześniej? Bo gadałem z Gochą kurwa i powiedziałem to i on to żal mu dupę ściskał, że gadam, czyłeś takie rzeczy, kurwa to nie wiesz. Ale co mówiłeś z Gochą? Co Gocha mówiła? To sobie włącz kurwa streama i zobacz. Znaczy, kurwa, nie czaję jednej rzeczy. Zanim wszedłeś do tego domu, to Daniel cię znał, czy jak? Znał mnie, no. Znał cię, ale jako kogo? Nie znał, tylko dla mnie to jest, kurwa, faja, zwykła faja, czaisz? Pizda, dziwka, kurwa, do ruchania, kurwa jebana, czaisz? No nie dobra, znał ale... mnie, kojarzył. No to chujowo wyszło, no wszedłeś do chaty, nic złego nie zrobiłeś i siedziałeś, ale... Siedziałeś... No i siedziałem, no. Ale siedziałeś za co i ile siedziałeś? Za co i ile? A ty się tak nie wypytuj za dużo, chłopie. No ale ja się wypytuję, bo chcę wyjaśnić jedną kwestię, bo to nie jest w porządku. Tysiąc osób jest na streamie, nie? Mój chłopak ma papiery, nie? No. Widział tam... Trzy miesiące, nie? Ma wszystko, ma wyrok... Za naruszenie miru domowego, za tamten shot, pamiętasz? Dokładnie, są papiery na to. Za tamten shot. Są na to papiery. Znaczy, stary, bo ja nie chcę ci zaszkodzić, tylko wręcz przeciwnie, ja chcę ci pomóc. Wiem, słuchaj, cicho. Poszłem się gdzieś, kurwa, za naruszenie miru domowego, za tamten shot, a byłem na zeznaniach, on był na zeznaniach, ja powiedziałem, że ten, na zeznaniach, że tamten, tamto, sramto, on wjechał z psami i, kurwa, on miał tam 5 osób, zapłacił temu Małyszowi, srowi, kurwa, żeby powiedzieli, że ja naruszyłem mir domowy, a nawet nie przejrzeli wideo, że mnie Gocha wpuściła, czaiś. Nie chce mi się gadać po prostu teraz, nie? A miałeś adwokata? Nic nie miałem, czaiś wyjebane na wszystko. Siedziałem i chuj. Wyjebka, przykro mi to powiedzieć, ale błąd. Powinieneś mieć adwokata. Chociaż no, ale ja się nie zajmuję takimi rzeczami, chłopie. Przesiedziałem, miałem wyjebane. Dopadnę go, kurwa, wiesz. Ale osobiście. Czyli 3 miesiące siedziałeś, tak? No, dopadnę go osobiście za to, chłopie. Ja pierdolę. Ale to, kurwa... Ale że nie przydzielili ci adwokata z urzędu, przecież przysługuje ci prawo do adwokata z urzędu. Tak, mi nic nie mówili, bo niedobry byłem. A byłeś chyba... a powiedz mi, a byłeś karany wcześniej? A byłeś karany wcześniej? No. Ale ja ty ile masz tam tysięcy ludzi? Znaczy, no mówię 1000 niecały. Mojego numeru nie zna ich, nie? No nie. Nie, to mówić na innym portalu, żebyś podawać. My się umówimy. Nie, jakoś inaczej znaczy, nie, no ja nie chcę, wiesz, w kontakty się wiązać, ani żadnych pieniędzy z tego tytułu nie chcę brać. Tylko stary, no martwi mnie rzecz, że poszedłeś siedzieć za takie coś i to nie jest w porządku. Ale ty ja go dojadę. No nie niepokoisz się, ej, słuchaj, możesz nam pomóc, nie? Będziemy bardzo wdzięczni. Ty, słuchaj, jak nie chcesz pieniędzy, to trudno, nie? Ale ty nam pomożesz, będziesz miał po prostu... Wiem, że to karma wraca, czaisz. Bym miał. Kiedyś ktoś ci pomoże. Także liczymy na ciebie, czaisz. Ale w czym ja mam pomóc? W
czym ja mam pomóc? Tym, że po prostu z tego wyszło. Rozesłać moje informacje do wszystkich w Polsce. Cicho, bo jeszcze raz. To go oskarżyli, bo mój chłopak, mój własny chłopak musi siedzieć za darmo, rozumiesz? Tam dzieją się straszne rzeczy, a ja musiałam na niego czekać, jeździć jak taka krytynka, cicho, rozumiesz? Cicho. To mi na tym zależy, żeby cicho, to po prostu cicho, prawda wyszła na jaw. Cicho, ja powiem tak, do Meduzy wyślesz do tego, do Wojtka Goli, do wszystkich, do Rafoniksa, z Rafoniksem mogę wyjść też na solo, na same pięści, mogę wyjść kurwa z tym, ze wszystkim możesz taki hajs jak chcesz, masz 10%, o cicho, 10% masz mojego udziału, jak mi załatwisz jakąś walkę kurwa na pięści, nie? Na pięści mi załatwisz walkę, masz 10% udziału z tego. No, ja walczę. Światło zapal. Zapal, światło. Zapal. Światło, bo tam coś kamera. Ja walczę. Łazienki zapal. Kurwa. Łatwisz wszystko, opowiadasz co się działo. Ludzie będą światło zapal. Tysiące płacili za to, za taką dramę, czujesz? Za taką dramę ludzie będą tysiące płacić. Znaczy to wysłuchaj mojej opinii. To wysłuchaj. Załatwisz kurwa walkę na pięści z jakimś kurwa Ferrari. Uspokój się, kurwa, kurwa, uspokoisz się. Chciałem powiedzieć. Znaczy daj mi się wypowiedzieć, bo ja chcę wyrazić swoją opinię. Znaczy tak. Ty góra chodzi... lepiej nie wyrażaj, bo jak cię znajdę, to jak ja już wywiozę, to już wiesz, daleko. Czyli mi nie chcesz wywieźć, tak? Do Brazylii. Mnie chcesz wywieźć do Brazylii. Pozdrów WS Blachowi i Częstochowę. Pozdrawiam wszystkich, dzięki, Krzychu, tak? Nie. Jak masz na imię? Bo ja nie mogę tu wejść. Słuchaj, bo generalnie jest taka sprawa. Jeśli chodzi o Meduzę, Rafoniksy i innych youtuberów, to nie utrzymuję z nimi kontaktu, więc nie napisałbym do nich. Wojtka Gole, no z Wojtkiem Golą to tam na Facebooku jakbym napisał, Wojtek by odczytał. Piąchę, kurwa, zabiję tymi piąchami. Wbije się jak wąż, kurwa. Znaczy... Możesz postawić tam jest 1000 i wygrasz. Znaczy, no... słuchaj, ja pieniędzy z tego tytułu... Kurwa Rafunicem albo kurwa z tym Bystrzakiem, kurwa, to wstawiaj na mnie 100 koła, jak wjadę w niego, kurwa, jedna pizda, nie? I wbijam się w niego, kurwa, i zarabiam 100 tysięcy. I zarabiam 100 tysięcy. Wyzwanie, wyzywam kurwa Rafuniksa na wojnę. Jestem Daniela Magikala wrogiem największym, kurwa, chcę go kurwa zniszczyć, kurwa dojebie. Ale to jest dziwne, bo Rafoniks dojebał... Dobra, kurwa, rób szoty i kmij mi, kurwa, to. Ale znaczy, bo to jest trochę dziwne, bo Rafoniks jest... Chcesz mój numer, kurwa? Rafoniks rozjebał Magikala, a ty chcesz walczyć z Rafoniksem. No, bo ja chcę pięści tylko. Wróg moim wrogiem jest moim przyjacielem, tak jak to mówi. I no to... Czemu chcesz rozjebać Rafoniksa, skoro Rafoniks rozjebał Magikala? Chcę być szaka Rafoniksa, chcę iść na galę. Hajs. Oni już nie są wrogami. Popularność, kurwa. Chcę iść ze wszystkimi na ręce, tylko na ręce. Ręce, bez nóg. Ręce, ręce, tylko ręce, kurwa, ręce. Kurwa! Dawaj mi tu na łapy, kurwa, któregoś. Żadnych nóg, tylko ręce. Kurwa. Puść. Będzie walka. Zarobię 50 tysięcy. Kubuś, kubuś, kubuś. Kubuś, kubuś. Uspokój się, kurwa, góralek, to. I co tam, góralek? Załatwisz mi to? Masz tam szczot, że to ja jestem, daj mi numer. Będzie papier niedługo. Czaj, nie musi być żadnego papieru, jak on sprzedał tyle osób, jak w uwadze jest wszystko. Uwadze to uwadze. Mogę się wypowiedzieć, Kuba, czy nie mogę? Daję ci mój numer, nie? Mogę się wypowiedzieć, Kuba? To? Znaczy mogę się wypowiedzieć, bo nie mogę się odezwać słowem w sumie cały czas. No wiem, rozumiem cię, Czajisz, rozumiem cię. To najmądrzejsza tylko chyba jestem ja, Czajisz. A wiem, że chcesz dobrze, Czajisz. Znaczy chodzi mi tak, to nie wiem czy mogę się wypowiedzieć. No dobra, to ja się po prostu wypowiem, no jak się znajdę, to pamiętaj, że kurwa. Spokój się, Kuba! To jest dla ciebie ważne. Dlaczego Kuba mi grozisz? Najpierw chcę, żebym ci pomógł, a teraz mi grozisz, tak? Kuba, uspokoisz się, powiedziałam ci, prosiłam cię, żebyś się. On ci grozi. Kuba, ja cię grozi. Kuba, najpierw chcę, żebym ci pomógł, a teraz mi grozisz, że jeżeli ci nie pomogę, to mi grozisz. To nie jest w porządku. Ale ty nie pomożesz, tak? Ale ty mu nie pomożesz, Czajisz. Bo połowa Polski chce cię zajebać, nie wiem czy wiesz.
kawalerzysta to mówię, sorry, nie? Nie masz przejebany ziomek, no to. Cicho, nie ryj mu głowę. Załatwisz mi góral walkę z którymś z nich? Pogadaj z Bogzelem, weź na miar do mnie. Jak nikt nie chce się z nim utożsamać, to jest ten zabijany banem. Z nim są z nim się utożsamać. Też bardzo kiedyś tam. Lepiej, że się nie znaleźć, chyba. Dawid wpłacił 2 zł 60 groszy, nie radzę kto wchodzić. Ile osób na live masz? 1100. 1100. Odkręciłem ci temat, nie? Rosji? Czy gdzie za granicą? Dobra, znaczy, bo ja chyba do słowa nie dojdę, bo jak ja, czekaj, zmutowałem cię, Kuba, bo ja chciałem coś powiedzieć od dłuższego czasu, ale nie mogłem, także zmutowałem cię. Kuba, chciałbym ci pomóc, twój ziomek pokazuje mi faka, więc chyba nie jest za mną, a nawet jest przeciw. Ty mówisz, że jesteś za mną, a następnie prosisz mnie o pomoc, a następnie grozisz mi, że wywieziesz mnie do Brazylii. Widziałem Szota, faktycznie to jesteś ty na Szocie, policja się zgarnęła, czy siedziałeś 3 miesiące, tego nie wiem, bo nie widziałem akt sprawy. Mianowicie, jeżeli faktycznie siedziałeś 3 miesiące za to, że za zaciszanie miru domowego, to słabo. Dlaczego nie dostałeś adwokata z urzędu? Nie wiem, powinieneś dostać adwokata z urzędu do sprawy. Nie wiem, czemu nie dostałeś, nie widziałem tej sprawy, więc się nie wypowiem na ten temat. Chujowa sprawa. Naprawdę, ciężko jest mi się wypowiedzieć na ten temat, tej całej sprawy. Dla mnie tak, była sprawa chujowa, weszłeś do chaty, nic złego nie zrobiłeś, nic głupiego nie powiedziałeś, poszedłeś jeść na 3 miesiące. Praktycznie, no to praktycznie za nic, tak? Bo to był dzień, to nie była noc. Był dzień, więc jaka tu mowa o zaciszaniu miru domowego, to jest raz. Druga sprawa, dostać adwokata z urzędu powinieneś, a nie dostałeś, więc to jest kolejny błąd. Najlepiej było w ogóle wynająć adwokata na siebie, ale no to jest trochę kosztowne, więc nie wiem, czy było stać. Trzecia sprawa. No mówię, no najpierw prosisz mnie o pomoc, żeby pisać do Rafoniksa, Boxdela i tak dalej, żeby rozpromować tego Szota. No a następnie mi grozisz, że mnie wywieziesz do Brazylii. Twój ziomek obok pokazuje mi faka i nie jest za mną, więc to już bardziej mnie przychyla w złym kierunku. Podsumowując, no kurwa, jeżeli siedziałeś, znaczy mam zmutowanego ciebie, więc nie słyszę ciebie, bo chciałem w końcu coś powiedzieć na ten temat. No twój ziomek znowu pokazuje mi faka, więc no już chuj tego ziomka twojego, no pokazuje faka. No nie wiem, no prosisz mnie ziomku. Prosisz mnie, Kuba, o pomoc, no ale twój ziomek, kurwa, pokazuje mi faka. No nie wiem, o chuj chodzi. Z Rafoniksem pisać nie będę, z Bogdelem pisać nie będę. Do Wojtka, jakbym napisał, Wojtek by odczytał. Wojtek by mi odpisał, odpowiedział. No przykro mi, no niestety nie pomogę ci. Nie pomogę ci z tego względu, że no nie znam sprawy, nie znam sprawy. Jeżeli masz potyczkę z Magikalem, to masz potyczkę z Magikalem. Jeżeli chcesz prosić mnie o pomoc, a później mi grozić, że jeżeli nie pomogę ci w tej sprawie, to mi grozisz, to jest mega kurwa niefajne. To jest mega niefajne, bo jeżeli kogoś się prosi o pomoc, to się prosi, a nie, że kurwa się grozi komuś, że jeżeli nie pomożesz mi, to ci zrobię to i tamto. Ja mam, stary, trochę wypierdolone w te groźby twoje. Groźby są karalne. No siedziałeś 3 miesiące i uwierz mi, że jeżeli chciałbyś się czegoś, znaczy, nie znam cię, więc nie chcę cię oceniać, ale dam ci przestrogę. Jeżeli siedziałeś 3 miesiące za zakłócaniem miru domowego, a mimo to wyszedłeś i grozisz mi na internecie, że jeżeli ci nie pomogę, to mnie wywierzysz do Brazylii, no to takie groźby są karalne, tak? I takie groźby karalne są ścigane z oskarżenia prywatnego, więc generalnie za takie coś mógłbym wytoczyć ci sprawę z oskarżenia prywatnego. Za to, że mi grozisz. Ale nie wytoczę ci, bo ci nie znam. I w sumie te groźby twoje mi koło chuja latają. Może bym ci pomógł. Ale niestety nie pomogę, bo najpierw prosiłeś mi o pomoc, a potem mi groziłeś, to jest raz. Dwa, twój kolega pokazuje mi faka, więc nie jest za mną. Więc no kurwa, powiem frajersko, choć nie frajersko, bo frajersko trochę zachowaj się ty. Najpierw prosisz mi o pomoc, a później mi grozisz. To jest frajerskie zachowanie. Mieszkasz w Toruniu, to masz bliżej do Magikala niż ja. I chuj, ja mam to wyjebane.
i tyle w temacie. I mam wypierdolone rajce sam. O, patrz, karteczka. Cyk. No dobra. No to wiesz, co ci powiem? Kuba, jebać ci starego, siedziałeś 3 miesiące, chuj ci w dupę, mam nadzieję, że cię jebali, twojego kolegę też, chuj ci w pizdę, nie wiem, twoja dziewczyna chyba wydaje się być normalna, ale dziewczyno, jeżeli mnie słyszysz i masz trochę rozsądku w głowie, to spierdalaj z tamtego mieszkania jak najdalej, bo goście są zaćpani, zachlani, chuj wie co gadają i naprawdę przykro mi jest, że straciłem czas na tych dwóch gości, nie? Przykro mi jest, że straciłem swój czas antenowy na streamie, na tych dwóch gości, na rozmowie z nim, na wysłuchaniu tego Kuby. Przykro mi jest, że straciłem czas, bo wysłuchałem go, chciałem mu pomóc na początku, ale później jak się rozmowa rozwinęła, to zaczął pierdolić. Jego kolega też zaczął pokazywać jakieś takie głupie rzeczy. Mega nie w porządku, mega nie na miejscu, reprezentują gówno, a ja gówna się brzydzę i od gówna uciekam. Więc przełączam was, na razie. Dziewczyno, uciekaj z tamtego mieszkania jak najszybciej. Siema.